Cześć, witamy wszystkich. Cześć. Dajcie znać, proszę, czy nas widać, czy nas słychać. Widać i słychać. Cześć. Cześć Grzegorz, cześć Beata. Cześć, to online. Okej. To dzisiaj wiedzą będzie dzielić się z nami Maciej Mortek, który jest ekspertem w portalu ekomercyjnie.pl i CTO w B2 Storefront. Miło mi wszystkich powitać. Ja nazywam się Sara Szajdzińska i będę moderować ten webinar. Zanim jeszcze zaczniemy, poczekamy tutaj, aż dołączą wszyscy uczestnicy. Wkleję kilka przydatnych linków na czat. I tutaj pokrótce je omówię. Pierwszy link to jest link do kanału na YouTubie. Tam możecie obejrzeć poprzednie webinary, które się odbyły. Jest jeszcze link na naszą stronę internetową, do zakładki webinary i tam możecie śledzić, bo tam nie dość, że są poprzednie webinary, to jeszcze te, które będą się odbywać w przyszłości. Jest tutaj jeszcze link do zapisu na kolejny webinar, na który już teraz Was zapraszam. Webinar podprowadzi Alicja Podkalicka z Kuźni Treści i przeprowadzi analizę porównawczą opisów produktów pisanych przez copywriterów oraz sztuczną inteligencję. Kolejny link to jest link na stronę B2 Storefront. Link do profilu na LinkedIna Macieja. I tutaj jeszcze od Maćka mamy ankietę, którą jak wypełnicie, to otrzymacie raport na temat szybkości działania waszego sklepu internetowego. Co jeszcze? Webinar będzie nagrywany, to już uprzedzę Wasze pytania. Pojawi się na naszym kanale na YouTubie i wszystkie zapisane osoby dostaną też informację na maila, że to nagranie się pojawiło. Zapraszam Was jeszcze do grupy e-komercyjni na Facebooku. Tutaj na górze ekranu macie czerwony przycisk dołącz do grupy, także serdecznie Was zapraszam. I zachęcam Was też do zadawania pytań w trakcie, jak Maciej będzie opowiadał. Na koniec zrobimy sobie Q&A. Tak, webinar będzie nagrywany, to online pyta. Także myślę, że możemy zaczynać. Oddaję Ci, Macieju, głos. Dobra, dzięki. W takim razie jeszcze raz miło mi wszystkich powitać, jeśli ktoś dołączył przed chwilą. No i dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat e-commerce'u subskrypcyjnego, więc temat dosyć nośny ostatnimi czasami. Duże marki wchodzą w temat subskrypcji, tam między innymi Mercedes czy Polski Komputronik zaczęły oferować różne usługi w subskrypcji czy różne produkty, więc temat jak najbardziej na czasie. I postaram się to omówić na przykładzie sklepu, który wdrażaliśmy jako B2 Storefront, to jest sklep whiteclean.com. Co prawda jest to sklep, który był tworzony na rynek nowozelandzki, ale postaram się to przełożyć też tutaj na polskie realia i na to, jak taki sklep subskrypcyjny powinien być stworzony w Polsce, ponieważ no, każdy kraj też się rządzi tutaj trochę swoimi prawami, więc postaram się to też tak ująć w kontekście tutaj naszym lokalnym. No i zanim przejdziemy tak naprawdę do prezentacji, do planu, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał ten webinar, to jeszcze coś krótko o mnie, więc ja pracuję jako CTO w B2 Storefroncie. B2 Storefront to jest jednocześnie produkt, jak i agencja, która zajmuje się tworzeniem sklepów internetowych. Jako produkt oferujemy tutaj takie narzędzie dla programistów, które pozwala tworzyć headless e-commerce storefront. O tym w ogóle, czym jest headless i tak dalej, to postaram się pokrótce jeszcze powiedzieć przy okazji omawiania tutaj whiteclean'a, tego sklepu. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o mnie, no to mam tu
ponad już 10 lat doświadczeń w branży IT jako programista, jako osoba, która doradzała startupom, wdrażała startupy na rynek. Od kilku już ostatnich lat działam głównie w e-commerce. No i tak, już linki były tam wrzucone na czat, tak samo są tutaj, jest tutaj link do naszej strony, jest link do mojego LinkedIna. Zapraszam tak samo na nasz kanał na Discordzie, on jest bardziej przeznaczony może dla programistów, ale również jak najbardziej zapraszamy wszystkich e-commerce ownerów, którzy mogą tam wejść i zadawać pytania konkretnie pod kątem właśnie technologii takie jak headless, odnośnie wdrożeń headlessowych i tak dalej, więc także właścicieli sklepów również tam zapraszam. Więc o czym będzie dzisiejszy webinar? Cały webinar podzieliłem na trzy takie części. Pierwsza to będzie w ogóle na temat subskrypcyjnego modelu w e-commerce, czyli jak on działa, dlaczego on jest w ogóle opłacalny dla sklepów i dlaczego warto się tym tematem zainteresować. W drugiej części przejdziemy właśnie do omówienia tego, jak wdrożyliśmy subskrypcję w sklepie whiteclean.com. Omówię w ogóle właśnie, co ten sklep sprzedaje, jakiego rodzaju produkty i jak to tam wygląda wszystko. No i w ostatnim punkcie przekażę kilka takich wskazówek, instrukcji, jak można właśnie zacząć sprzedawać subskrypcję w swoim sklepie. I pokażę również, jak można wdrożyć bardzo szybko ten model subskrypcyjny w takim trybie testowym, żeby sprawdzić, czy to się przyjmie w ogóle dla waszych klientów i tak dalej, bez praktycznie żadnych kosztów po stronie programistów i tak dalej. Więc pokażę wam narzędzia, które możecie użyć, żeby ten model przetestować i to będzie naprawdę takim niskim nakładem kosztowym do wdrożenia w waszych sklepach, więc zacznijmy przede wszystkim od tego, jak działa ten model subskrypcyjny, więc dlaczego on jest ważny? Przede wszystkim to, co interesuje dużo biznesów, to jest taki wskaźnik jak monthly recurring revenue i to jest nic innego jak po prostu miesięczne zyski, które są powtarzalne i na przykładzie różnych sklepów, które już działają w modelu subskrypcyjnym, widać, że te zyski ze sprzedaży tych subskrypcji rosną nawet dwukrotnie. W zależności tutaj od branży widać, że na przykład branża związana z health and wellness, czyli zdrowie i wszystkie takie produkty związane ze zdrowym trybem życia, no to tutaj zyski z subskrypcji urosło 138% na przestrzeni tutaj 2020 roku i 2021. Podobnie jest w branży związanej ze zwierzętami, produktami dla zwierząt, no ale też i inne różne kategorie produktów sprzedają się bardzo dobrze w subskrypcji, typu rzeczy związane z domem, z gospodarstwem domowym, różnego typu jedzeniowe, jakieś paczki i tak dalej, więc zdecydowanie widać, że ten trend subskrypcyjny rośnie i to dosyć dynamicznie, bo to na przestrzeni roku są dwukrotne wzrosty, więc to jest bardzo dużo. I to nam obrazuje, że warto tym tematem na pewno jest się zainteresować w najbliższych tutaj miesiącach, najbliższych latach, ponieważ no, warto iść za trendami. To, dlaczego jeszcze model subskrypcyjny jest istotny, perspektywy e-commerce ownera, właściciela sklepu internetowego, to są przede wszystkim koszty reklamowe. Te koszty właśnie wzrosły głównie w okresie pandemii, gdzie dużo sklepów przeszło do internetu, zaczęli sprzedawać w internecie i to automatycznie podniosło bardzo wydatki na reklamę. Właśnie na platformach takich jak Facebook, jak Google Ads i tak dalej, tam wydatki wzrosły nawet o 47% i to spowodowało, że koszt pozyskania jednego klienta do sklepu, czyli Customer Acquisition Cost, wzrósł bardzo, bardzo mocno i jeśli wzrosły nam koszty pozyskania tego klienta, to warto byłoby się zainteresować tym, żeby ten klient jak najwięcej kupił, że klient, który jest raz pozyskany, żeby przyniósł jak najwięcej wartości dla naszego sklepu. I tu się kłania taki wskaźnik jak lifetime customer lifetime value,
czyli to, ile ten customer, to, ile ten klient przyniósł pieniędzy do sklepu w całym okresie, w którym on w tym sklepie działał. I ten wskaźnik można właśnie bardzo dobrze, można go bardzo dobrze podkręcić dzięki subskrypcjom, bo klient, którego pozyskamy raz, a pozyskamy go na subskrypcję, on będzie przynosił zyski nie tylko w ciągu tam tego jednego zakupu, ale będzie przynosił te zyski rekurencyjnie co miesiąc i tym samym ta wartość tego klienta będzie wzrastała z każdym miesiącem. A my jednocześnie nie musimy na niego już więcej wydawać jakby pieniędzy pod kątem reklam, ewentualnie czasem tylko wystarczy się przypomnieć jakąś kampanią remarketingową, natomiast te koszty będą dużo, dużo mniejsze i tym samym oszczędzając na reklamach, w sensie może nie tak oszczędzając, ale te same reklamy, te same wydatki na reklamy w perspektywie czasu przyniosą bardzo dużo więcej zysków z tych wydanych pieniędzy na reklamy, więc to jest ten cały współczynnik, to jest właśnie to LTV CAC ratio, o którym warto poczytać, o tym właśnie jak to wpływa na zdolność finansową każdego sklepu. I tak powiedziałem, te wszystkie problemy związane z tymi reklamami właśnie występują przez to, jaki był ten rok 2020, czyli ten rok pandemii i następne lata, które przyniosły to, że jest dużo większa konkurencja w internecie, no i automatycznie te wszystkie koszty są dużo, dużo większe. Więc idąc dalej, jakie są jeszcze inne korzyści z modelu subskrypcyjnego? Przede wszystkim to jest też uproszczenie wyboru dla klientów, ponieważ możemy zaoferować klientowi coś, co będzie dostawał co miesiąc i dzięki temu nie będzie musiał pamiętać, że na przykład coś, co kupuje tam co ileś tygodni, musi znowu kupić. My upraszczamy ten proces, dajemy mu subskrypcję, więc on automatycznie ma jakby wolną głowę od tego, że nie musi myśleć o tych zakupach i od nas, my tak naprawdę przejmujemy za niego tą odpowiedzialność i za niego tutaj wykonujemy te zakupy, więc to jest uproszczenie dla klienta. To też zwiększa lojalność klientów do naszego sklepu, ponieważ dostają regularnie od nas paczki, pamiętają o sklepie, w razie potrzeby jakichś nowych zakupów, to nie szukają tych rzeczy w innych sklepach, tam przez Google czy przez inne platformy, tylko po prostu szukają od razu tutaj w waszym sklepie. To jest ten lepszy stosunek Customer Acquisition Cost do Lifetime Value, więc to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Subskrypcje też sprawiają, że cała sprzedaż jest bardziej przewidywalna, ponieważ wiemy wtedy dokładnie, że na przykład w tym i w tym miesiącu mamy tyle subskrypcji zaplanowanych, więc to nam przyniesie takie określone zyski. Powinno przynieść, bo wiadomo, tam mogą się pojawić rzeczy związane z anulowaniem tych subskrypcji i tak dalej, ale to też się da przewidzieć. Mniej więcej widzimy, jakie są trendy anulowania i tak dalej, więc cała ta sprzedaż jest dużo bardziej przewidywalna. To też się tyczy temu, że mamy automatycznie lepszy cash flow w całej naszej firmie, ponieważ możemy sobie lepiej zaplanować, jakie wydatki w danym miesiącu zrobimy, jakie będą tu przychody, jaki będzie zysk i tak dalej. To, co jest jeszcze istotne dla sklepów, które na przykład prowadzą własny magazyn i zajmują się samodzielnie logistyką, czyli to nie są sklepy dropshippingowe, to jest właśnie prostsza logistyka i obsługa magazynu. Ponieważ jeśli wiemy, że na przykład tego i tego dnia musimy wysłać ileś tam paczek, bo są zaplanowane subskrypcje na ten dzień, to automatycznie możemy sobie zaplanować cały ten proces pakowania tych paczek i tak dalej na dni wcześniej. Nie ma czegoś takiego, że dostajemy zamówienia jednego dnia i musimy jak najwięcej tych rzeczy wysłać, tylko możemy sobie to lepiej rozplanować w czasie, możemy sobie lepiej przydzielić ludzi do wysyłki, nie mamy nagłych skoków, że jednego dnia jest jakaś promocja i nagle wszyscy wtedy kupują i nie ma kto tego spakować, są jakieś opóźnienia w wysyłce, tylko właśnie możemy sobie to zawczasu wszystko przygotować.
No i ostatnia rzecz, no to są po prostu, jest to po prostu budowanie relacji z tym klientem, czyli tak mówiłem wcześniej, zwiększamy lojalność klienta wobec naszego sklepu i po prostu on częściej będzie u nas kupował na pewno dzięki subskrypcji, no i też będzie wracał, jeśli będzie potrzebował jakieś inne rzeczy, czy też będzie bardziej skłonny do tego, żeby polecać ten sklep innym znajomym, bo z racji, że ma regularne jakieś zakupy tam, no to może pamiętać o tym sklepie i polecać go innym, więc korzyści jest dosyć dużo, a samo wdrożenie tego modelu, jak wam później pokażę, jest dosyć proste i na pewno warte do przetestowania w wielu sklepach. Bo może się wydawać wielu ludziom, że subskrypcja to jest coś przeznaczone tylko na przykład usługi albo jakieś produkty usługowe lub produkty, które gdzieś tam tylko regularnie ktoś kupuje. Natomiast prawda jest taka, że w modelu subskrypcyjnym możemy sprzedawać prawie wszystko. I tutaj przygotowałem kilka przykładów stricte z polskiego rynku e-commerce'owego. To są sklepy, które już teraz mają wdrożony model subskrypcyjny. Całkiem niedawno właśnie dołączył do tego grona Computronic, który zaczął sprzedawać, jeśli się nie mylę, iPhone'y, ale też chyba inne sprzęty elektroniczne w formie abonamentu. To jest trochę inny rodzaj subskrypcji, ponieważ tutaj nie wysyłamy co tam miesiąc tych samych produktów, tylko po prostu udostępniamy jakiś produkt na określony czas. Podobnie zresztą działa tak samo Cortland i to działa już od dawien dawna. Tam co najmniej już chyba kilka lat tak sprzedają swoje produkty. Jest też kilka takich mniejszych e-commerce'ów, ale na pewno powinny być znane przynajmniej niektórym. To jest na przykład sklep Jurkaja z produktami dla kobiet do higieny intymnej i tym podobnymi rzeczami, więc ten sklep ma taki wdrożony typowo w stylu trochę amerykańskim, ten sklep subskrypcyjny, w sensie no, jest on zrobiony na Shopify'u, ma takie typowe elementy właśnie sklepu subskrypcyjnego, jest to dosyć dobre wdrożenie. Są sklepy typu Vinerua, to jest znowu taki model subskrypcyjny, w którym sprzedajemy produkty, które co miesiąc są inne, czyli sprzedajemy wina, ale one tam co miesiąc będziemy wysyłali jakieś inne wina, takie to się nazywa często jakieś giftboxy albo tam jakieś boksy niespodzianki, tego typu rzeczy, więc tych sklepów też jest dosyć dużo na polskim rynku. Mamy też gigantów e-commerce'u typu Nespresso, które sprzedaje swoje kapsułki do kawy już od lat. Dawniej sprzedawali to w formie sklepów lokalnych, teraz mocno się przenieśli do internetu i mają własne plany kawowe i tak dalej, które oferują klientom. I to są właśnie typowo subskrypcyjne produkty. No i też sklepy właśnie jak Oliwia, Plunka, Nastę, no to znowu takie standardowe wdrożenia w stylu tego Jurkaja, czyli mamy jakieś produkty, które wysyłamy co miesiąc i po prostu klient nie musi o tym pamiętać samodzielnie. No i tu jako ciekawostkę też rzuciłem Żabkę, która co prawda nie jest stricte e-commerce'owym sklepem, ale też wrzuciłem to tylko jako taka informacja, że właśnie duże sieciówki typu Żabka też wymyślają jakieś własne subskrypcje. W tym przypadku wymyślili subskrypcję na abonament na kawę, dzięki czemu tam codziennie możemy sobie odebrać kawę ze sklepu. To jest wliczone w jakiś tam stały miesięczny koszt, więc jest tutaj na pewno miejsce na to, żeby zacząć sprzedawać też i swoje produkty. I tak jak widać z tego wykresu, na ten moment, jeśli chodzi o taki e-commerce globalny, to najczęściej sprzedajemy produkty związane z beauty and personal care, czyli jakieś tam właśnie znowu kosmetyki, tego typu rzeczy. Bardzo dużo jest tych sklepów związanych z jedzeniem, właśnie ze sprzedawaniem jakichś pakietów. W Polsce też idzie znaleźć co najmniej kilka tam startupów, które na przykład sprzedają warzywa od lokalnych rolników i tak dalej. I to można zamawiać w formie jakiejś tam subskrypcji miesięcznej czy to tygodniowej. Produkty standardowo związane ze zdrowiem, no i jakieś tam produkty do domu, ubrania, ale tu już jest tego trochę mniej.
produkty dla zwierząt. To jest też ciekawa nisza, która widać było wcześniej, że dosyć dynamicznie rośnie, a jeszcze nie jest tak zagospodarowana mocno jak inne kategorie, więc można sprzedawać praktycznie wszystko w formie subskrypcji. To jest kwestia tylko przygotowania jakiejś specjalnej oferty dla klienta, dobrze ubrania tego w jakieś słowa, dobry marketing wokół tego i na pewno uda się wtedy dosyć dobrze tutaj podziałać na tym rynku. I tutaj jeszcze kilka liczb odnośnie tego, jakie są prognozy związane z subskrypcjami, więc to też jest wyciągnięte z konkretnego raportu. Te raporty później jak dla zainteresowanych mogę podesłać, ale właśnie widać też z nich, że jest trend wśród inwestorów na to, żeby inwestować w sklepy subskrypcyjne. Czyli inwestorzy bardzo lubią takie firmy, które mają właśnie taki zysk, który jest ciągły, który tam jest jasne, że każdego miesiąca będzie tyle i tyle zysków z subskrypcji, więc to jest interesujące dla inwestorów. No i też prognozy co do tego, jak ten rynek subskrypcyjny będzie rosnął, no są dosyć optymistyczne. Tutaj widać dosyć spore liczby z tym związane. Więc warto się tym zainteresować. Natomiast opowiem teraz to nieco o tym, jak wdrożyliśmy my sklep subskrypcyjny. I opowiem to typowo na przykładzie sklepu whitepin.com. To jest taki sklep internetowy na rynek nowozelandzki głównie, który sprzedaje produkty związane z czyszczeniem, czyli tam różne rzeczy typu mydła, jakieś produkty do czyszczenia, łazienek, kuchni i tak dalej. A za tym się kryje też tam historia cała związana z less waste i ogólnie ekologią. Natomiast ja chcę poruszyć stricte ten sklep, ponieważ on został też doceniony w takim plebiscycie Gatsby Best of Agency Awards, w którym byliśmy finalistą, jeśli chodzi o najlepszą stronę e-commerce'ową w 2021 roku, więc sklep whitepin.com, gdy projektowaliśmy ten sklep, skupiliśmy się na takiej zasadzie, że to nie klienci popełniają błędy, tylko jeśli klient gdzieś się zgubi na stronie, to jest to zawsze wina tego, że ta strona po prostu została źle zaprojektowana, więc to nam przyświecało przez cały ten czas, jak projektowaliśmy tą stronę, jak ją tworzyliśmy. I to przyniosło konkretne korzyści później. Właśnie to było widać właśnie chociażby w tym e-commerce awards. Jakie są komponenty tego sklepu, czyli na jakich on w ogóle platformach działa? Te platformy na pewno na polskim rynku może nie są tak znane, natomiast jak najbardziej można je zaadoptować tak samo tutaj na nasz rynek. Więc jeśli chodzi o platformy, to skorzystaliśmy ze Swella. Swell to jest platforma e-commerce typowo nastawiona pod kątem subskrypcji, czyli ma wszystkie funkcje, jakie są potrzebne do tego, żeby sprzedawać produkty subskrypcyjnie. Ten Swell połączyliśmy z czymś takim jak Strapi. To jest znowu CMS do zarządzania treściami, czyli klient chciał budować jakieś lepsze landing page na tą stronę, chciał budować bogatsze opisy produktu, więc dlatego połączyliśmy to ze Strapi. I to wszystko zostało połączone poprzez nasze narzędzie B2 Storefront, czyli tak naprawdę B2 Storefront jest jakby klejem, który scala te wszystkie systemy w jedno i pozwala, że one komunikują się między sobą i B2 Storefront zajmuje się generowaniem już konkretnej strony dla klienta docelowego. I takie podejście właśnie to jest nic innego jak podejście typu headless, w którym te różne komponenty sklejamy i oddajemy potem gotową stronę klientowi. I to nam zapewnia też szereg innych korzyści, bo przede wszystkim takie strony są szybsze z racji, że B2 Storefront zapewnia tutaj odpowiednią optymalizację tych sklepów. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, to B2 Storefront zapewnia też warstwę,
która umożliwia nam przełączanie tych platform w tle, czyli jeśli klient nagle chciałby zrezygnować ze Swella na rzecz innej platformy typu, nie wiem, chociażby Shopify, WooCommerce albo jakakolwiek inna, to koszty zmiany tej platformy będą dużo niższe z racji, że B2 Storefront dalej generuje frontend, tę część widoczną dla użytkownika, a pod spodem my tylko przełączamy silnik, na którym ta strona pracowała, więc to nam zapewnia ta cała architektura headless. Dobra, jakie są komponenty takiego sklepu? Tutaj konkretnie omawiam komponenty, jakie były zastosowane w tym sklepie White Clean, więc mamy produkty. Jeśli chodzi o ten sklep, przygotowaliśmy 3 rodzaje produktów i to są Starter Kit, Refill i Bundle. Starter Kity, jak sama nazwa mówi, to jest jakiś zestaw produktów, które każdy musi kupić na start. W tym przypadku to jest zestaw w postaci kilku tam butelek i wypełniaczy do nich, czyli właśnie tam jakieś mydło w płynie, jakieś tam chemie gospodarcze do czyszczenia konkretnych rzeczy. I to jest jakby produkt, od którego klient zawsze zaczyna zakupy w tym sklepie. Potem, gdy on już ma te butelki u siebie w domu, to kupuje do nich same refile, czyli właśnie te wypełniacze. To są takie tubki z proszkiem, który po zmieszaniu z wodą zapewnia nam, że mamy tą właśnie chemię do czyszczenia w naszym domu, czyli mamy właśnie powstaje z tego na przykład to mydło. I te refile są sprzedawane właśnie w formie subskrypcji. Ta subskrypcja może być 4, 8 albo 12-tygodniowa. O tych okresach jeszcze w ogóle powiem coś więcej później, bo tu też to rozwijamy pod kątem takiego wprowadzenia sztucznej inteligencji, która będzie sama przewidywała, kiedy wysłać te refile. No i jeszcze mamy jakieś produkty typu bundle, to są nic innego jak paczki jakichś produktów i to są typowe produkty już nie subskrypcyjne, ale taki pojedynczy produkt, który użytkownik kupuje tylko raz, ewentualnie raz na jakiś czas, tam na kilka lat. Oprócz tego przy zakupie, przy jakimkolwiek zakupie mamy też takie opcje typu upsell, czyli to są dodatkowe jakieś produkty, które warto byłoby kupić, kupując na przykład tą jedną rzecz. I to zwiększa dodatkowo sprzedaż na wartość tego koszyka na poziomie jednego użytkownika. I to są różne rzeczy. To mogą być na przykład próbki nowych zapachów, czyli jak mamy mydła w płynie, to oferujemy tam mini próbkę. Tu są jeszcze takie i takie zapachy. Może spróbuj i przy następnej okazji kupisz wtedy inny zapach tego mydła. Mamy tu też opcję zwiększenia subskrypcji, mamy też jakieś produkty komplementarne, czyli na przykład właśnie jeśli nie wiem, zniszczyła nam się butelka z atomizerem, no to możemy tą butelkę wymienić na nową i kupić nową po prostu. I ostatni taki element, który jest w sklepie, no to jest oczywiście zarządzanie subskrypcją, ponieważ to musi być jasne dla użytkownika końcowego, dla naszego klienta, że on tą subskrypcją może w każdej chwili zarządzać i może tam robić takie akcje typu jak zawieszenie na przykład wysyłki kolejnej paczki subskrypcyjnej albo przyspieszenie wysyłki znowu tej, jeśli na przykład dany produkt nam się zużył, potrzebujemy nowe, w tym przypadku nowe mydło, no to możemy przyspieszyć tę wysyłkę, żeby nie była za 8 tygodni, tylko na przykład za 3 dni dosłownie. Możemy też dodawać upsellę przy okazji kolejnej wysyłki subskrypcyjnej, czyli na przykład za 4 tygodnie przyjdą do nas nowe produkty subskrypcji, ale chcielibyśmy, żeby nam właśnie ktoś jeszcze dorzucił tam tą butelkę nową albo coś innego. No i oczywiście najważniejsza też opcja taka z perspektywy klienta to jest opcja ewentualnie anulowania subskrypcji, jeśli nie chcą otrzymywać już dalej tych produktów. To też jest ważne, żeby takich opcji nie ukrywać, ponieważ moim zdaniem i to jak się u nas zazwyczaj to sprawdza, to jest po prostu to, że warto być przejrzystym, mieć jasne zasady i wtedy użytkownicy też się nie boją tych subskrypcji. To będzie istotne, zwłaszcza na polskim rynku, o czym tam jeszcze później trochę więcej powiem. Dobra, więc tutaj mam kilka screenshotów z tego, jak ten sklep wygląda i tu mam na przykład stronę produktu i widać na niej, że możemy ten starter kit zamówić w formie tam pojedynczego produktu, że kupujemy go raz i to wszystko.
Natomiast mamy pod spodem informację, że możemy go również kupić w opcji subskrypcyjnej i oszczędzamy wtedy tyle i tyle procent na wysyłce kolejnych subskrypcji. To jest zawsze istotne, że dajemy jakiś bonus przy takich zakupach. To też zwiększa sprzedaż, zachęca użytkowników do tego, żeby jednak zdecydowali się na tą subskrypcję i to jest zawsze jakiś taki dodatkowy argument za tym. To jest, warto zawsze to patrzeć w kontekście takim deal, że zarówno my coś z tego mamy, ale też ma coś z tego sam klient, że to nie tylko jest to, że on nie będzie musiał pamiętać o wysyłce kolejnych zamówień, ale też otrzyma coś więcej. Tutaj w momencie, jeśli użytkownik doda produkt do koszyka subskrypcyjny, no to pokazujemy mu dodatkowe okienko z informacją właśnie, jaki interwał czasowy chce do wysyłki tych kolejnych rzeczy w subskrypcji, czyli też dajemy drobną podpowiedź, że na przykład jeśli twoje gospodarstwo domowe liczy więcej niż 5 osób, no to według naszych tam badań powinieneś zamawiać te rzeczy co 4 tygodnie. Jeśli 3 do 4 osób, no to tam co 8 tygodni i tak dalej. Tutaj jest widok z koszyka i ten koszyk tak naprawdę jest bardzo rozbudowanym komponentem tego sklepu, ponieważ w samym koszyku użytkownik zarządza całą subskrypcją. On tutaj widzi zarówno co zostanie wysłane w tym momencie, kiedy on to kupuje, ile zapłaci pieniędzy, ale też, co jest dla niego istotne, to żeby widział, kiedy odbędzie się kolejna wysyłka i ile wtedy zapłaci. Żeby to było wszystko przejrzyste, że ten proces był w miarę przyjazny i jasny dla klienta końcowego. Więc tak naprawdę koszyk na etapie składania zamówienia to jest takie centrum dowodzenia całą tą subskrypcją. No i też to, co tu widać, pokazujemy, ile on zaoszczędzi na zamówieniu subskrypcyjnym, pokazujemy, jakie jeszcze inne produkty będzie mógł domówić do tego zamówienia, więc ten koszyk tak samo sprzedaje tak naprawdę. On jeszcze sprzedaje jakieś tam dodatkowe rzeczy. Natomiast to, co jeszcze planujemy dla tego klienta, i coś, co możecie wprowadzić tak samo w swoich sklepach, to są zakupy wspomagane przez sztuczną inteligencję, choć tak naprawdę pod tym się kryje no, jakiś ten prosty machine learning. Ale dlaczego to jest istotne? Ponieważ gdy uruchomiliśmy ten sklep dla klienta, okazało się, że ten koszt wysyłki jest dosyć problematyczny, że klienci nie są zainteresowani subskrypcją, ponieważ oni te produkty albo zamówią za dużo tych wszystkich refillsów, tych wszystkich właśnie tam mydeł i tak samo wpłynie i tak dalej, albo zamówią za mało i na przykład nagle im zabraknie tego i tak dalej. Więc to, co wymyśliliśmy dla klienta, to jest jakby ulepszone przewidywanie, kiedy dany klient będzie potrzebował dostawy nowych produktów. I to robimy na zasadzie, planujemy zrobić, ponieważ to jest jeszcze jakby w trakcie przygotowania dla tego klienta, to jest po prostu analiza jego zamówień historycznych i na podstawie tego badamy, że ten klient w ciągu tam tygodnia, dwóch tygodni zużył tyle i tyle mydła, tyle i tyle tam jakiegoś chemii do czyszczenia okien i na podstawie tych danych przewidujemy, że następna wysyłka powinna się odbyć za tam 3 tygodnie i powinna zawierać na przykład 3 mydła w płynie, ponieważ on dużo tych produktów zużywa, ale na przykład tylko jeden proszek tam do czyszczenia piekarnika, ponieważ tego nie jest aż tak wiele. Więc taki moduł teraz projektujemy dla tego klienta i to jest również coś, co można wprowadzić w innych sklepach, nie tylko w tym sklepie, ponieważ no takie przewidywania na podstawie danych historycznych można zrobić wszędzie. To nawet nie musi być subskrypcja, to może być zwykłe produkty. Jeśli mamy dane o klientach z naszego sklepu, możemy sprawdzić, jakie oni robili zamówienia i na tej podstawie na przykład zasugerować im, że hej, dawno nie kupowałeś tego i tego, a widzieliśmy, że kupujesz to regularnie co 3 miesiące, więc może warto byłoby ten produkt teraz
z powrotem zamówić. To na przykład świetnie się sprawdzi we wszystkich branżach związanych, nie wiem, z kosmetykami na przykład, gdzie te kosmetyki wiadomo, że się zużywają i trzeba kupować nowe opakowania, więc to jest coś, co warto rozważyć w każdym sklepie z pewnością. Więc dobra, wiemy mniej więcej jak, dlaczego powinniśmy zacząć sprzedawać w tym modelu, jak to zrobiliśmy na przykładzie White Clean. No i teraz ostatnia rzecz to jest, jak możemy, jak wy możecie zacząć sprzedawać w modelu subskrypcyjnym, zwłaszcza w kontekście tutaj polskiego rynku. Więc jeśli chodzi o polski rynek, tutaj klienci jeszcze nie są aż tak przyzwyczajeni do zakupów subskrypcyjnych. To jest cały czas jakby nowość i głównym problemem, jaki jest tutaj u nas w Polsce, to jest to, że ludzie boją się trochę podać ten numer karty kredytowej, czy tam numer karty debetowej, ponieważ w Polsce mamy płatności typu BLIK, mamy płatności bankowe, natomiast żadna z tych form płatności nie oferuje subskrypcji. Żeby ktoś mógł, żebyśmy mogli pobierać tutaj pieniądze regularnie od kogoś, on musi podać nam dane karty debetowej czy to kredytowej i to jest coś, z czym ludzie jeszcze nie są tak do końca obeznani. Więc tutaj na przykład mam kilka przykładów. Tu jest bodajże Komputronik, jest chyba Jurkaja sklep, gdzie widać jak oni informują wprost tutaj klienta, że te zakupy subskrypcyjne to jest to samo jak zakupy Netflixa czy Spotify'a, ponieważ tu już ludzie się przyzwyczaili, że podawali te dane karty kredytowej i tam się nic nie stało. Więc na pewno chcąc sprzedawać na polskim rynku musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość i przygotować jakąś dobre wytłumaczenie dla klienta, jak to się będzie odbywało. Tutaj ten przykład z Jurkaja jest bardzo dobry, gdzie oni mówią już wcześniej uprzedzają klienta, że hej, będziesz musiał nam podać numer swojej karty kredytowej, że to działa tak samo jak w Netflixie czy Spotify'u i twoje dane są w pełni bezpieczne, bo tam korzystamy z takich serwisów, z takich usług, one tam mają certyfikaty i tak dalej, więc to jest coś, co musimy o czym musimy na pewno pamiętać, jeśli będziemy chcieli zacząć sprzedawać w Polsce. Niestety nie ma na to na razie innego wyjścia. Wiem, że BLIK testuje gdzieś tam te formy płatności subskrypcyjne, ale to chyba jeszcze nie weszło w żaden sposób tak dla wszystkich klientów, więc póki co zostaje tylko karta kredytowa. Ale ludzie już no dzięki właśnie tym usługom typu Netflix, typu Spotify, typu te wszystkie inne subskrypcyjne usługi, no na pewno już są trochę bardziej zaznajomieni z tym wszystkim i powinno to iść coraz lepiej. Więc przede wszystkim zaczynamy od jasnego poinformowania klientów, jak będzie wyglądała subskrypcja. Dalej jest kwestia technologii. Jak to ubierzemy, jeśli chodzi o tutaj platformy, z których korzystamy. Więc jeśli ktoś ma sklep na WooCommerce, no to tutaj ma w miarę prostą sprawę, ponieważ WooCommerce ma własne pluginy do obsługi subskrypcji, więc tutaj się nic wiele nie trzeba kombinować, wystarczy po prostu wdrożyć ten plugin. To jest jednocześnie mało, jak i dużo roboty, zależy jak będziemy tutaj chcieli to dokładnie wdrożyć. Dla klientów, którzy używają Shopify'a, no to istnieje też kilka pluginów co najmniej. Taki najsensowniejszy, przynajmniej z naszego doświadczenia, to jest Recharge. On pozwala tutaj na właśnie wdrożenie subskrypcji, na zarządzanie nimi, na jakieś tam bogatsze wyświetlanie ich w checkoucie, w Shopify'owym i tak dalej. No i mamy też platformy. Mamy platformy właśnie typu Swell, o której wspominałem wcześniej, która spokojnie może być zaadoptowana na polskie warunki, ponieważ Swell korzysta pod spodem z płatności typu Stripe. A Stripe jak najbardziej na polskim rynku już działa i może przyjmować płatności od polskich klientów. Jest, nie wiem na ten moment, jak to wygląda w kontekście PrestaShop. Tam do niej jest bardzo dużo pluginów, które oferują subskrypcje, ale ciężko mi powiedzieć, które będą sensowne z racji, że akurat z tą platformą mamy mało do czynienia. Głównie jeśli chodzi o B2Surf, działamy tutaj na rynku amerykańskim, nowozelandzkim, więc tam
obowiązuje przede wszystkim Shopify, tam nikt nie zakłada sklepów na czymś innym, ewentualnie właśnie Swell albo inne tego typu rozwiązania. Natomiast na pewno jest to możliwe do zrobienia również na PrestaShop, ale to, co bym chciał Wam sprzedać teraz, to jest to, że do subskrypcji tak naprawdę nie potrzebujemy, żeby przetestować ten model w swoim sklepie, nie potrzebujemy wydawać jakoś bardzo dużo pieniędzy na development, ponieważ możemy to przetestować po prostu trochę ręcznie poprzez Stripe'a. Więc jeśli chcemy ten model przetestować w swoim sklepie, to możemy to ubrać w takie 5 punktów, czyli przede wszystkim musimy sprawdzić, czy istnieją produkty w naszym sklepie, które klienci kupują wielokrotnie, czyli gdzieś musimy przeszukać nasze zamówienia, nasz CRM z zamówieniami i sprawdzić, czy na przykład są klienci, którzy kupują regularnie ten sam produkt. Jeśli mamy takich klientów, możemy pójść krok dalej i zaoferować im poprzez maila czy telefonicznie, zaoferować, że hej, możemy Wam sprzedawać te produkty subskrypcyjnie i będziecie wtedy mieli taki bonus miesięcznie na każdym zamówieniu. Jeśli dany klient nam się zgodzi na to, to kolejnym krokiem będzie założenie przez nas konta w Stripe. Stripe właśnie jest tą platformą do przyjmowania płatności, ale Stripe też posiada szereg już tutaj gotowych rozwiązań w kontekście zarządzania subskrypcjami, zarządzania produktami i tak dalej, więc w samym Stripe możemy założyć te subskrypcje dla tego klienta i wysłać mu link do płatności. Jednocześnie ten klient wraz z tym linkiem do płatności dostanie link do zarządzania subskrypcją i tym samym mamy jakby załatwiony cały temat takiego testowego wdrożenia tego w naszym sklepie, więc praktycznie bez nakładów żadnych na deweloperów, na programistów możemy sprawdzić, czy ten model się przyjmie, czy klienci będą w miarę zainteresowani tymi zakupami subskrypcyjnymi. Jeśli będą, no to potem możemy pójść dalej i krok po kroku na przykład ten Stripe bezpośrednio wdrożyć na stronach naszego sklepu. Więc to jest coś, co jak najbardziej może zadziałać, ograniczy nam koszty, no i pozwoli nam to jakoś sensownie przetestować, zanim wydamy gdzieś tam dziesiątki tysięcy na programistów, a potem się okaże, że jednak nasi klienci nie są zbytnio zainteresowani subskrypcjami albo po prostu nie mamy jakoś odpowiednich produktów pod tym kątem. Więc to jest na pewno świetne rozwiązanie, żeby to przetestować. No i ode mnie to jest tak naprawdę wszystko. Ja zachęcam wszystkich jeszcze do udziału w naszej ankiecie. Jeśli wejdziecie pod ten link podany tutaj, czy też wysłany na czacie, to możecie zgłosić swój sklep do sprawdzenia przez nas, jaka jest wydajność jego, jak szybko działa strona twojego sklepu. I taki raport od nas otrzymasz na swój adres e-mail, wyślemy ci taki spersonalizowany raport odnośnie tego i jakie działania możesz podjąć ewentualnie pod kątem przyspieszenia twojego e-commerce'u. Więc ode mnie to wszystko na ten moment. Dziękuję, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że to była przyjemna godzinna przerwa od pracy i zapraszam do testowania subskrypcyjnego modelu, do sprawdzenia oferty Stripe'a, właśnie jak tam można założyć konto, jak można to uruchomić. To wszystko. Dzięki wielkie. To w takim razie możemy przejść do Q&A i wyświetlę pierwsze pytanie. Okej, będę czytać te pytania, bo może ktoś nas słucha na słuchawkach. Jaki procent sprzedaży Kanaste i innych podanych firm jest w modelu subskrypcyjnym? Pyta Mirosław Kowalski. Ciężko mi na ten moment powiedzieć. Nie współpracowaliśmy z nimi, natomiast nawet gdybyśmy współpracowali, no to jednak takich danych nie mogę udostępniać. Tutaj no, potrzeba ewentualnie znaleźć jakiś raport, który ogólnie traktuje tą branżę e-commerce'ową i gdzieś ma takie dane, więc no, na ten moment ciężko mi powiedzieć. Okej, następne pytanie. A czy to samo tyczy się B2B? To było pytanie przy okazji bodajże czwartego slajdu.
W takim razie Marek, może jakbyś mógł doprecyzować pytanie. Nie wiem, jeśli chodzi o produkty B2B, no to pewnie też to powinno mieć jak najbardziej zastosowanie, więc kwestia co to za produkty, co to za klienci, natomiast jeśli o to chodziło, no to jak najbardziej w B2B to również można zastosować. A jeśli, dobra, już widzę, wymienione sklepy to B2C czy B2B? B2C, tak, w tym raporcie były głównie B2C. Okej. Następne pytanie. Michał pyta, czy model subskrypcyjny to dobre rozwiązanie na start w e-commerce? I tak, i nie. Myślę, że zawsze warto stawiać biznes tak jakby na kilku nogach, więc nie tylko opierać się na samych subskrypcjach. Tutaj przykładem może być to, że dużo otwierało się takich e-commerce'ów związanych ze sprzedawaniem boksów z jakimiś rzeczami w modelu subskrypcyjnym, czyli że co miesiąc dostaniesz boksa tam z jakimś jedzeniem albo z jakimiś tam produktami do pielęgnacji ciała i tak dalej. I te biznesy szybko na pewno upadały, więc to nie jest coś, co jest w 100% takie, że tylko subskrypcja i to będzie super. Warto, myślę, zawsze mieć zarówno w ofercie, tak to zrobił White Clean, produkty, które można sprzedawać pojedynczo, jak i produkty subskrypcyjne, żeby to był jakiś, wspólnie się to wszystko uzupełniało. Następne pytanie. Na co zwrócić uwagę przy okazji implementacji subskrypcji? Chodzi mi o możliwości dla klienta. Jurka, ja mam możliwość edycji koszyka subskrypcyjnego, zmian daty wysyłki. Czy warto tworzyć profile klienta, na przykład dla każdego członka rodziny? Dobra. Tutaj na pewno przy okazji implementacji trzeba pamiętać o tym, żeby upraszczać te wybory dla użytkownika, ponieważ jak wprowadzamy subskrypcję, to zaczyna się takie myślenie, że możemy tą subskrypcję uzależnić od tego, od tamtego parametru, od czasu wysyłki, od ilości produktów i tak dalej. I im bardziej to komplikujemy, to tym bardziej zmniejszamy sprzedaż. To jest coś, co widzieliśmy w White Cleanie, że z początku było bardzo dużo pomysłów, jak tą subskrypcję zbudować i tak dalej, po czym potem, gdy uruchomiliśmy takie badania rynkowe dla klientów i tak dalej, okazało się, że bardzo wielu klientów się gubiło na tych stronach z konfiguratorem subskrypcji, więc na pewno to trzeba upraszczać. Więc takie profile klienta, no bardziej myślałbym pod kątem profile dla klientów powtarzalnych, czyli na przykład mamy klientów, którzy należą do jakiejś grupy, grupujemy tych klientów i oferujemy im te same rzeczy, żeby to było takie ustandaryzowane i żebyśmy mogli szybciej podpowiadać jakieś nowe rzeczy, nową konkretną subskrypcję dla klienta, więc bardziej pod takim kątem. Natomiast funkcje typu zmiana daty wysyłki, edycja koszyka, no to jak najbardziej to musi być też dostępne, ale tak mówię, w miarę prosto, jak najprościej się da tak naprawdę. Jakie są możliwości płatności aktualnie? W Shopify jest tylko możliwość dodania karty poprzez ich płatności Shopify, ewentualnie inny dostawca uznany przez Shopify. Czy można wdrożyć subskrypcję w oparciu o na przykład PayU, Blik? Czy inne płatności nie mają sensu w tym przypadku? No to tak właśnie mówiłem. Subskrypcje głównie działają, przede wszystkim teraz działają tylko w oparciu o karty debetowe i o ile PayU przyjmuje płatności w kartach kredytowych, to nie jestem pewny, czy oferuje tak samo subskrypcję. Chyba tak, ale no, tak jak wspominałem, Blik na pewno teraz nie wspiera subskrypcyjnych płatności. To musi być stricte comiesięczne obciążanie karty kredytowej, więc to jest na ten moment właśnie w Polsce problematyczne. Można ewentualnie zawsze wdrożyć takie półautomatyczne subskrypcje, czyli jeśli klient nie chce podać danych karty kredytowej, to możemy mu co najwyżej na przykład co miesiąc zakładać koszyk w naszym sklepie i wysyłać mu link do konkretnej płatności, wysyłać mu maila, że hej, tu jest twoje zamówienie subskrypcyjne i teraz możesz je opłacić poprzez PayU, ale to jest zawsze takie ryzyko, że ten klient tego jednak nie zapłaci, przeoczy maila, no i wtedy to jest taka nie do końca subskrypcja, nie do końca mamy te wszystkie benefity z tego, że to jest
klient subskrypcyjny. Natomiast można też to tak rozwiązać ewentualnie. Okay. Następne pytanie od Piotra. W większości subskrypcji argumentem jest niższa cena. Czy znasz przykłady, gdzie inne wartości są argumentem, a nie tylko cena? No to może to nie jest super przykład, ale no WhiteClean tak samo oferował sprzedaż ewentualnie większej ilości tych refillów w formie subskrypcji, czyli jeśli normalnie kupowałeś 3 tam te mydła w płynie, no to w formie subskrypcji nie wiem, dostawałeś 1 gratis, więc można zawsze taki dawać upsell. Można dodawać jakieś właśnie inne upsele typu jakiś bonusowy produkt. To wszystko zależy tak naprawdę od branży znowu, w której będziemy sprzedawali i jakie tam opcje mamy, ale jakiś taki na przykład produkt niespodzianka do każdego zamówienia byłby też na pewno ciekawą opcją. Więc jak najbardziej można kombinować. Ania pyta, który model aktualnie lepiej się sprawdza? Model, w którym wysyłamy cały czas ten sam produkt, czy taki, w którym ktoś dostaje cały czas inne produkty, na przykład kosmetyki? Tu nie mam może konkretnych danych, jedyne takie moje jakieś tam przeczucia, czy to jak obserwuję rynek, to na pewno właśnie tak wspominałem te boksy z produktami, które były różne każdego miesiąca, te biznesy gdzieś tam było im zawsze ciężko przetrwać dłużej, więc wydaje mi się, że jednak klienci bardziej będą skłonni kupować regularnie te same produkty, ale to jest tylko moje jakby takie odczucia, tu nie mam konkretnych danych, natomiast wydaje mi się, że jednak na przykład kosmetyki chociażby, no kupujemy regularnie raczej te same, raczej nie kombinujemy z tym, żeby a w tym miesiącu skorzystamy z tego, a w tym miesiącu z tamtego, raczej każdy ma swoje sprawdzone produkty, więc tak mi się wydaje. Następne pytanie. Mateusz pyta, jakie sklepy warto obserwować i śledzić w Polsce i za granicą, oczywiście w modelu subskrypcyjnym? No, myślę, że tu trzeba przede wszystkim obserwować gigantów, w sensie jakieś duże e-commerce. Tak jak właśnie wspominałem, w Polsce jest ten Komputronik, aczkolwiek oni tą subskrypcję póki co tak wprowadzili też bardzo w trybie testowym, tam ciężko w ogóle znaleźć informację o nich na stronie, więc oni może na ten moment jeszcze nie są najlepszym przykładem. Tak wspominałem, z tych mniejszych sklepów Jurkaja jest dosyć dobrze tutaj zaimplementowany, jeśli chodzi o subskrypcję. Za granicą będzie tego znacznie więcej. Można też obserwować te wszystkie sklepy, które sprzedają konkretne usługi. To na przykład jest bardzo dużo sklepów z kursami online i tego typu rzeczami, gdzie tam też można otrzymywać miesięczne dostępy do tych platform i te biznesy jakby od samego początku opierają się na subskrypcjach, więc można też od nich czerpać wiedzę, jak oni sprzedają. Okej, następne pytanie. Czy klient, dla którego realizowaliście subskrypcję, osiągnął zakładany cel sprzedaży w tym modelu? On tam wystąpił inny problem tego klienta, to był stricte problem z tym produktem, czyli oni tam mieli problemy z tymi refilami i to spowodowało, że sprzedaż tam nagle potem zmalała z racji, że po prostu te mydła tam źle się zachowywały pod kątem substancji, jakości i generalnie to był problem u nich. To nie był stricte problem związany ze sprzedażą przez tutaj internet, tylko właśnie sam produkt się nie sprawdził. Dopiero niedawno wypuścili jakby wersję poprawioną, no i oni od początku jakby jeszcze raz działają marketingowo, żeby to sprzedać. Więc to był taki problem u nich. Okay. Co jeśli klient dodaje kolejne produkty do subskrypcji, na przykład 5, każdy w innym okresie odnawiania wysyłki, czy się nie pogubi po jakimś czasie? O, to jest właśnie dokładnie to, co mieliśmy problem w WhiteCleanie. I po prostu przestaliśmy oferować taką możliwość zamawiania kilku subskrypcji, bo to był problem z perspektywy użytkowników, że oni wtedy nie mają jednej subskrypcji, tylko 3 albo 4, gdzie każda wysyła się w innym czasie i dlatego rozwiązaniem tutaj jest ta sztuczna inteligencja, która będzie lepiej przewidywała i zmieniała po prostu cały czas jedną i tą samą subskrypcję i wysyłała te produkty w różnych ilościach w zależności od tego, jak to tam wychodzi z aktualnego zużycia tych produktów. Więc ja bym
rezygnował z tej opcji, że mamy kilka subskrypcji w różnych okresach odnawiania. Okej, tu już więcej pytań nie ma, tu uczestników, a jeszcze chyba się coś pojawiło. Tak. To ja, panowie, jeszcze pytanie o subskrypcję B2B. Są jakieś przykłady ofert korzystnych dla biznesu? Pyta Paulina. No tutaj nie wiem, ciężko mi powiedzieć jakieś konkretne oferty, przykłady produktów. No, tak mówię, no, trzeba było, to wszystko zależy od branży, w której będziemy działali, co tak naprawdę sprzedajemy, więc B2B bardzo często korzysta z subskrypcji w formie usług na różne usługi. Chociażby, nie wiem, dla e-commerce właściciele na pewno znają jakieś tam usługi związane z zarządzaniem na przykład stroną, czy tam utrzymaniem strony, więc B2B na pewno usługowo mocno stoi. Pod kątem produktów, no to tak jak mówię, trzeba byłoby tutaj w konkretne branże uderzyć. Raczej działamy głównie z B2C, więc dlatego ciężko mi tak z głowy teraz powiedzieć jakieś konkretne przykłady. Jasne. To jeszcze od siebie zadam pytanie, czy subskrypcja selekcjonowana, czyli tak zwane paczki niespodzianki, czy to ma sens obecnie i jeśli ma, to w jakich przypadkach? No to tak wspominałem. Wydaje mi się, że przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że dużo tych biznesów upadało, więc to musi być coś, co na pewno ludzie będą potrzebowali. Na pewno nie boksy, paczki z jakimiś prezentami, giftami, tam często było tak, że na przykład jakieś rzeczy typu figurki i tak dalej, i to jest taka bardzo nisza, która często upadała. Być może takie boksy typu na przykład paczka warzyw i tutaj sprzedajemy różne warzywa, to się może prędzej sprawdzi jako taka rzecz, którą na pewno zużyjemy, po prostu zjemy. Paczki typu na przykład z kosmetykami też mogą być dosyć tutaj problematyczne, ponieważ możemy nie trafić z kosmetykami, ktoś może mieć jakieś uczulenia i tak dalej, to znowu może prowadzić do jakichś problemów, więc raczej bym unikał takich biznesów, bardziej bym szedł w coś, co będzie sprawdzone i co klient wie, co chce tak naprawdę, co potrzebuje. Jasne. Okej, zbliża się godzina 13. Za 3 minutki, więc myślę, że możemy powoli kończyć. Dziękuję Ci, Maćku, za tą ogromną dawkę wiedzy. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w webinarze. I tutaj chciałabym Was zaprosić przy okazji na kolejny webinar. Tak jak już wspomniałam na początku, on będzie się za tydzień we wtorek. Wrzucę Wam tutaj jeszcze link do zapisu. Ja już się zapisałem. Chętnie się dowiem, czy mogę chatbota korzystać, czy nie, tak, w sklepach tak. I dla klientów, więc też zapraszam na pewno. Zapraszamy. I co? I dziękujemy w takim razie. Zaraz wyświetli się Wam ankieta krótka, także zachęcam do udzielenia odpowiedzi. Widzę jeszcze jedno pytanie, czy rozmawiam na stojąco? Tak, na stojąco przy stojącym biurku. Zawsze jeśli mam rozmowy albo jakieś webinary, to na stojąco. Jakoś tak jest wygodniej. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki również, do zobaczenia.